Zbigniew Wodecki jest Krakusem z krwi i kości, piosenkarzem, instrumentalistą i kompozytorem, którego nie sposób łatwo sklasyfikować. To jego piąta dekada na scenie, a koncertuje nie rzadziej niż młode gwiazdy u szczytu sławy. Jest znany z popularnych przebojów, a ostatnio także z płyty nagranej z awangardowym zespołem Mitch and Mitch z nowymi aranżacjami piosenek sprzed 40 lat. Powiedział pan kiedyś, że chciałem być piosenkarzem, bo pokochałem Niemena. Jak należałoby to zrozumieć? Znaczy ja może generalnie rzecz biorąc chciałem być w ogóle człowiekiem znanym i popularnym. Chciałem być Winnetou, Olcze Terhendem, tym, co się na szpady bił. W ogóle chciałem od dziecka być znany. Może to w genach, dlatego że cała rodzina artystami będąc, w związku z czym nie miałem innego wyjścia, też chciałem i musiałem być. Jeśli chodzi o Cześka Niemena, oczywiście, ja bardzo kochałem jego zaśpiew, ten wschodnik, to jego L. A, no tak. Wszystko zwróciłem do tego falsetu fantastycznego, chociaż sam niezłym dysponowałem. Chciałem być popularny, ale to nie szło w parze z tym, czego się uczyłem, czyli uczyłem się grać na skrzypcach. To był pana wybór czy ojca? To był rodzinny wybór, genetyczny uważam, myślę, dlatego że jak powiedziałem, ojciec, pierwszy trębacz krakowskiej symfonicznej, mama sopran koloratorowy, piękna siostra, solistka operetki śląskiej i krakowskiej, za dobrych czasów operetki jeszcze, pamiętam w Krakowie Borowicka, to były tamte czasy w Krakowie. A ja musiałem grać na skrzypcach, no bo wszystkie dzieci, koledzy ojca też grali na instrumencie. Kolegą ojca w radiu był Franek Zieliński, ojciec Jacka i Andrzeja z Skaltów założyli, oni już założyli zespół, a ty co? Więc ja musiałem dorównać i na tych skrzypcach piłować. To niezły nacisk był w domu, presja jaka. Nie było innego wyjścia dla mnie jako dziecko. No bo oczywiście wiedziałem, że jeszcze można grać w piłkę. Bo koledzy grali, zawsze ojciec wracał z radia, tam koło szóstej, w radiu, w którym ja później grałem. No to ja szybko leciałem przed tą szóstą, żeby wziąć te skrzypce i udawać, że tam grałem. Presja była. Presja była dlatego, że miałem to szczęście, że urodziłem się w Krakowie. To handicap był fantastyczny, bo Kraków, miasto przecież, czy galerii, jeszcze Piotr Skrzynecki, miałem to szczęście, że mając 16 lat, kiedy wyrzucili mnie z liceum muzycznego z pierwszego roku, za całokształt, że tak powiem. To znaczy? Całokształt to znaczy, niepokojąco. Łobuzem pan był? Tak. Tak? Tak. Gdzieś tam jeszcze jestem, czego nie widać podobno. Ale myśmy strasznie rozrabiali. Pamiętam, mówiliśmy się w sali perkusyjnej w liceum muzycznym, żeby sobie grać. Jedzie, jedzie pociąg, taralinara. Taki zespół zrobiliśmy sobie. I ktoś wyrzucił mapy z tej sali tam perkusyjnej. I było na nas, a myśmy tego nie zrobili. Później był apel. No, nie przyznaliśmy się, bo myśmy tego nie zrobili. Była opcja, albo zostajemy rok, powtarzamy, albo do widzenia. Więc rodzice powiedzieli do widzenia. Bogu dziękować. Mówię przez to, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mm-hmm. Że musiałem iść do średniej szkoły muzycznej, do Webera się dostałem, do dyrektora szkoły. Mówi się wtedy nie do średniej, tylko do Webera się chodziło. Więc to już było dla mnie bardzo dużo i ja musiałem na tych skrzypcach tam ćwiczyć tego Webera. I pewnego razu, będąc na korytarzu, paląc papierosy marki Sport bez filtra, bo wtedy wszyscy palili. To była szkoła w ogóle o charakterze zawodowym, bo tam jazz handball chodził. Chodził mój kuzyn Jurek Locek, który później koncertmistrz Symfonii Warszawia, no, Ewa Demarczyk. I przyszedł taki chłopaczek w Prochowcu i słuchaj, cześć, cześć, bo my robimy taki zespół, mamy kabaret. Słyszymy skrzypka i wiolonczelisty. Ja mówię, to mama jest koleżanka, gramy w kameralnym zespole. On się nazywał Marek Grechuta, ten chłopak. I tak powstał zespół Anawa, pierwsza płyta. Później, ja cały czas grałem, wiesz, nagrywałem muzykę do... Ponieważ miałem umiejętności improwizowania, dane od szefa. Umiałem improwizować, w związku z czym jako młody chłopak już nagrywałem różne muzyki do teatrów, w telewizji, na Krzemionkach, graliśmy do Zalickiego, Radwana Koniecznego. A do filmów też pamiętam jeździłem, to bardzo mnie, tak powiem, mobilizowało do ćwiczenia, no bo już byłem potrzebny, już nie tylko program szkolny, tylko już nagrywałem z moimi o wiele starszymi kolegami, którzy byli profesorami już, a ja byłem, przecież miałem 16-17 lat. No, w dodatku to były takie koncerty wyjątkowe, bo to i nazwiska wyjątkowe, więc można się było spotkać wtedy z uwielbieniem ogrzać się przy świetle. No, publiczność przychodziła jak na mszę, przecież to były zachwycające koncerty. Były zachwycające. Już sama piwnica była nieprawdopodobnie zachwycająca, bo to było coś, czego ja nie mogłem zrozumieć. W piwnicy, gdzie się mieściło, powiedzmy sobie, 100 osób, przychodziło 200 i do 5 rano wszyscy się świetnie bawili. Ten Piotr z dzwonkami, to była jakaś,
To były, czasy były łatwiejsze mimo wszystko, dlatego że mieliśmy jednego przeciwnika. Mm-hmm. Byliśmy zintegrowani. Razem, wręcz tak powiem. I było się, powiedział się Moskwa, wszyscy się śmiali, wiadomo było, co chodzi. Wszystko jasne, jak to było. Na jeden z naszych występów w Bambuco, kabaretu Anawa, gdzie była sztuka, była grana również przez kolegów, tam myśmy śpiewali to serce, serce, tango Anawa, pam, 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 pani mi mówi, niemożliwe, wiesz, to były pierwsze piosenki, gdzie Jan Kanty Pawliszkiewicz, Jan Pawliszkiewicz, czy Jasiu pisał na karteczkach, pisał sobie nuty i tam żeśmy grali. Na jeden z występów przyszła Ewa Demarczyk, która była wielką fanką Marka Grechuty z Festiwal Piosenki Studenckiej. I zobaczyła, że znaczy był potrzebny skrzypek. Wtedy grał Zbyszek Paleta z nią, coś tam musiał wyjechać. W każdym razie zaproponowała mi współpracę, a już moi koledzy grali z Ewą. I to była już nobilitacja grać z Demarczyk, bo to wielka gwiazda światowa. I ja pojechałem, zacząłem grać z Ewą Demarczyk. Później grałem już długo, bo i trąbeczka, więc się przydało do Avignon. Ta-ta-ri, ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra, to ja. Ti-ri-ri. Ana, tak, po czym cyganka. No i jeszcze wokal, gdzie miałem przyjemność z Ewą śpiewać duet, nawet Baczyńskiego, wie to wszystko. I tu się otarłem o wielki świat. Bo już, no, największe stady, najpiękniejszy Düsseldorf, NRF, pamiętam, to jeszcze był NRF. No, Olimpia w Paryżu. Olimpia w Paryżu, tak, 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 tak. Ja zobaczyłem tam pierwszy raz wielką gwiazdę światową i byliśmy w garderobie, gdzie siedzieli Beatlesi. No więc to już było przeżycie. Żeby skończyć skrzypce, być instrumentalistą, trzeba zagrać, ja ciągle mówię, najtrudniejszy repertuar, jaki ludzie napisali na świecie. Mm-hmm. Bo przecież studenci muszą wykonać tego Bacha, muszą wykonać Paganiniego na dyplomie, muszą Mozarta, Czajkowskiego, Brahmsa. To są piekielnie trudne rzeczy. To trzeba poświęcić życie na to. I przy takim wykonaniu jest stres? To znaczy, no przecież się ileś razy próbuje ten utwór. Czy tak. W momencie, kiedy wychodzę na scenę, to już wszystko wiem, wszystko, jestem pewny, jak pójdzie, czy jest paraliżujący strach? Jest. No są te dwa rodzaje tremy. Paraliżująca, jak pan wspomniał, i trema mobilizująca. Niestety jestem przedstawicielem tej pierwszej, paraliżującej. Ja byłem chowany w tej jeszcze szkole, gdzie chodziło, trzeba było mieć skarpetecki pociągnięty, białą koszulkę i trzeba było zagrać tego Akulaja. Tu siedziała sala, przepiękna sala. Sala Florianka Wyższej Szkoły Krakowskiej Akademii teraz na Basztowej, to jest te marmury, kandelabry, to wszystko się świeciło i ten chłopacek musiał wyjść i zagrać ta-di-da-da-di, Jezus Maria, jak ja się bałem i to mi zostało do dzisiaj. A ojciec jak reagował? Bo on przecież wiedział, czy pan się myli, czy nie, czy wszystko jest dobrze, to on to słyszał. Ja dostawałem po łbie Bogu dziękować, bo ze mnie by nic nie było, gdyby mi ojciec nie katował, bo to trzeba było, wiesz, odróżnić całą nutę od pół nuty, później puszczę to, co ciężko. Katował to tak jak w Whiplash, taki film o perkusiście, co prawda, gdzie nauczyciel bezwzględnie egzekwuje. Był taki film, tak, no tak trzeba. No są takie charaktery, ja taki byłem, nie trzeba było pilnować. Ale chcę przez to powiedzieć, że ja się nauczyłem już, że tak powiem, zostałem rzucony na głęboką wodę, bo jak wyjechałem z Krakowa i trzeba było zagrać w Olimpii i stałem obok pani Demarczyk Ewy, która była wielką i rzucała na kolana wszystkich, łącznie z Kubańczykami, którzy nic nie wiedzieli o Powstaniu Warszawskim, o Baczyńskim i Jasnorzewskiej Pawlikowskiej. No to i wyobraźcie sobie, że tam był standing ovation, pół godziny ludzie, stało 7 facetów w nojdodowych koszulach i w smokingach, jedna kobieta, która stała przy mikrofonie, światło. Która się nie uśmiechała i w żaden sposób nie kokietowała publiczności. Dokładnie. Ja pamiętam, kiedy to było. Kiedy pojechaliśmy na festiwal do Nancy, chyba teatrów. Wtedy De Gaulle przegrał wybory, bo był straszny szum. Było słychać, tam jeździli, trąbili studenci. Koncert Ewy Demarczyk, gdzie była pełna sala, ci studenci, tam jeszcze wtedy trawa była bardzo popularna, nogi na siedzeniach, bo to luź. Wolna, zachodnia, że tak powiem, młodzież studencka. Hipisowska. Co też oni przywiedzie nam z tej zarzej od tych czerwonych tam z tyłu. I to takie gadanie na tej scenie, a to jednak recytar wymaga ciszy, bo tak był zrobiony jakby jedna aktówka. I tak cisza, 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 cisza. I było słychać, już mówię muchy, ale było słychać, przebijało przez te mury tam, jak ten studentów, którzy tam szaleli na tym. No i po tym koncercie skończyła Ewa śpiewać. 5 sekund ciszy, co trwa jak 5 minut, jak pan wie doskonale. I później nagle huragan brał. No więc ja przy tym świetle już musiałem pięknie zagrać po prostu. I już sam pracowałem już bez profesora nad tym, żeby w końcu zagrać tego Karłowicza na dyplomie. No i udało się. No i przy takim fundamencie. No. Potem pan idzie na festiwal w Opolu, zaczyna śpiewać piosenki, potem Pszczółka Maja.
I serce muzyka. Wiedziałem, że musiał. No, no. No i co serce muzyka wtedy mówi? No ja miałem kontrę ze strony pani Czerny Stefańskiej, pamiętam. A cóż ty tam śpiewasz? Ja tam zaśpiewam, że znajdziesz, bum, la, la, la. A jak zacząłem, chciałem być popularny bardzo. Mam ładny głos od dziecka. Ja po prostu chyba mutacje podobnie przechodziłem, chociaż wszystko jest... No, ja miałem taki baryton, także to żaden problem. I tu chcę nawiązać do tego, że żebyście, kochani, uważali, że te wszystkie gwiazdy, gwiazdeczki, to w dzisiejszych czasach brzmi niestety pejoratywnie, bo tego tyle jest. Dzisiaj się mówi celebryci. Celebryta to jest zawód, można powiedzieć, tak. Tak. Ale są gwiazdy bardzo popularne, wylansowane przez bardzo duże koncerny i to ich zbójeckie prawo. Mhm. Mają prawo, niech sobie są. Ale pragnę zwrócić uwagę Państwa na tych, którzy siedzą z tyłu i zarabiają 1/100 tego, co zarabiają. W orkiestrze. To są artyści prawdziwi. Ja wiem, jak oni aranżują, ja wiem, jak oni grają, jakie dźwięki dobierają. To jest mistrzostwo świata. Natomiast śpiewać może naprawdę każdy. Jeszcze raz chciałem nawiązać do ojca pana, o którym wiemy, że był wybitnym trębaczem w Orkiestrze Krakowskiej, ale o tym, jakim był człowiekiem. Bo w ogóle pana rodzina pochodzi ze Śląska, prawda? Mama góralka Kraków, ojciec Ślązak. Znaczy tak. Ślązak, ale nie urodzony na Śląsku. Nie, ojciec się urodził w Bottrop. To jest... Ślązak, tak, Bottrop się tam, mój dziadek był górnikiem, przyjechali na Śląsk. Interesował mnie taki moment, kiedy on przyjechał do Polski z Niemiec i postanowił zaciągnąć się do 8. pułku ułanów. Dokładnie. Ale urodził się w Niemczech, ale do polskich ułanów chciał się zaciągnąć. Dlaczego tak było, jak to było i jakie miało to dla niego konsekwencje? To bardzo dziwne. To musimy zdać sprawę, w jakich my, wbrew pozorom, spokojnych czasach, jednak jakby mamy komfort tutaj życia w tych czasach. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, ojciec rzeczywiście miał 14 lat, poszedł do ułanów, a urodził się, czyli Niemcy go mieli w ewidencji. Bo się urodził w Niemczech. Pisał się przez TZ. Moja siostra, Runia się... Wodecki, TZ. Elizabeth Wodecki. I w papierach mieli napisane, przyszli czerwoni. Ja myślę, że w czasie wojny czekało na niego gestapo, a tutaj UB. Myślę, że mu muzyka uratowała, bo ojciec opowiadał, że jak już ktoś był w zespole, a grał z jakimiś świetnymi big bandami wtedy, bo jeździł po całym świecie, gdzieś tam na statkach, fiordy, opowiadał jako muzyk. Może to go uratowało, że nie był, że tak powiem, na pierwszej linii, tylko grał z dobrymi muzykami. Może nie wnikaliśmy, to były zbyt, wiesz, tak mi się wydaje, jakieś ekstremalne tematy, żeby poruszać w tamtych czasach. W każdym razie skończyło się na tym, że został pierwszym trębaczem w Orkiestrze Stowarzyszenia Polskiego Radia i ja chciałem też zostać takim pierwszym skrzypcem, co mi się udało. Znaczy w formacji pierwszych skrzypiec. Gdzie się pan czuje u siebie? Nie no, Kraków. Mam fajnie w tym Krakowie, bo nas nigdzie nie ciągnie. Jak to mówi, wszędzie dobrze, najlepiej w domu. Ja od dziecka, można powiedzieć, bo już od szkoły średniej, gdzie wyjeżdżaliśmy na pierwsze wyjazdy do Wiednia, do Budapesztu, z kamerą. To były wielkie sprawy wyjechać wtedy za granicę. Mm-hmm. Ale jak wyjeżdżałem, to proszę sobie wyobrazić, czy to była Wenecja, czy to było San Francisco, czy to była Paryż. Zawsze już czekałem, kiedy ja z powrotem wrócę do tego Krakowa, bo najpewniej się czułem w Krakowie. Jak się ktoś w Krakowie urodził, no to nie wiem, czy ten czakram, czy ten rynek, czy to dzieciństwo na rynku, czy ta piwnica, to wszystko spowodowało. Kraków to jest taka duża kawiarnia. Tak się człowiek zupełnie inaczej tam czuje, fajnie. I ja tam mam już domek na cmentarzu rakowickim wykupiony, także spokojnie sobie, już nigdzie mnie z Krakowa nie wywieje. To już pan tak przewidująco działa, że... Nawet sobie nagram chyba coś na skrzypcach, żeby sobie puścić. Na pogrzebie? No, na pogrzebie. Tak, żebym z kolegą doszli do wniosku, że to może taniej wyjdzie. No i tak pan opuszczał pewnie pszczółkę Maję. A może, oby nie chałupy, bo niech panu wypadł. Czy to prawda, że kiedy zobaczył pan swoją żonę pierwszy raz, to pękła panu struna w skrzypcach? Tak było. Pękła mi G-struna. Ale struna była lewa, czy tak mocno po prostu pan ją przejechał? Ja myślę, że to zmęczenie materiału. Tak. No to była ta piwnica wtedy, niesamowita rzecz. Pod baranami. Tak, to jest, ja miałem piękne życie, okazuje się, że to jednak, bo to i wtedy ten klub, jazz klub w Krakowie, i Filharmonia, i Jaszczury przecież, i piosenki studenckie, i te teatry.
No i te wyjazdy z Krakowa, no w ogóle fantastyczna rzecz. Ja dużo jest do wspominania. Szkoda tylko, że zostają kamienie. Kiedyś wszedłem do Filharmonii Krakowskiej i taki jakiś program tam robiliśmy. No, ja tu 7 lat, to jest kupa czasu. Przecież od 5 roku życia już chodziłem do Filharmonii, bo nie było ze mną co zrobić. Jadłem zupę tam we foyer, a słyszałem, jak grają te wszystkie tam koncerty. I tak sobie popatrzyłem, tak już, no, znowu i niestety zrobiło mi się bardzo smutno. Nie ma ludzi, zostają kamienie. Kamienie to jest zimna rzecz jednak, wiesz. Jak nie ma ludzi, nie ma kolegów, którzy grali tego środowiska, zostajesz sam. Ja tak doszedłem do wniosku, że po tych latach takiej, nie chcę powiedzieć tułaczki, bo ja bez tego nie mogę żyć, uciekło mi takie normalne życie po ludzku. Gadanie, plotkowanie, picie. My cały czas albo trasa, koncert, hotel, brawka, odreagowanie, oczywiście trasa, zdążyć. I żyjemy tylko tą chwilą brawek, które jak się kończą, to tak gaśnie światło i człowiek zostaje właściwie sam. Chyba, wtedy? Że go Raczek zaprosi, no to jest jeszcze troszeczkę. I co wtedy pan robi, jak mnie nie ma na podręcznik? No nie mogę pić, proszę pana, bo jestem samochodem, muszę na dłużej jechać. Niestety jestem telemanem. To mnie jakby uspokaja i pozwala zasnąć. Mamy takie programy rozrywkowe teraz w życiu, które ja widziałem. Mówię oczywiście o politycznej stronie naszego życia, która już zahacza o artyzm, powiedziałbym w pewnym sensie. No więc to, żeby tak zmienić, tak, i spokojnie zasnąć. Dowiedziałem się, że, i to chyba z pana programu, że architektem przepięknej sali, w której mieliśmy szczęście grać, jest Polak. Boże, ja myślę, że to jakiś Japończycy. Mówi pan o Nosprze w Katowicach? Tomasz Konior siedział tu na tym fotelu. Boże, kochany, Tomasz, jeśli węgiel ci zrzucę, jak ci przywiozą, dzwoni natychmiast. To jest coś genialnego, ta sala. Coś, jeszcze ta moja koleżanka ze szkoły, z liceum, Jasia, szefowa, wpuściła nas tam, bo zagraliśmy płytę po 40 latach z Miczami. No troszeczkę to jest inny rodzaj muzyki, to nie jest klasyka, ale jakby z widocznie sentymentu, wiedząc, że ja jestem właśnie w skrzypie. No to był pana wielki, triumfalny comeback z materiałem sprzed lat, ale w nowej wersji. Tak. I wszyscy zwariowali na punkcie tego materiału. Rychło w czas, po 40 latach. Mogli zwariować wtedy, no ale jakoś się nie zdarzyło. No dobrze, ale cały czas w tym samym życiu, niech pan nie narzeka. No Bogu dziękować, ale udało nam się dzięki temu zagrać w tej rewelacji. Ludzie, przyjedźcie do Katowic i zobaczcie, jakie to jest cudo ta sala. Ja w wielu salach byłem. Jeszcze może konkurować z odpowiednim stylu wiedeńska sala tych muzyków, gdzie są koncerty noworoczone, jest też przepiękna, ale to, co w noc przezrobił ten gość, który tu siedział, przepraszam nazwisko. Tomasz Konior. Genialna sprawa. I chyba zrobił też... Mieszka w Katowicach. Katowicką chyba też... Szkołę muzyczną. Akademię muzyczną. Coś genialnego. Jeżeli chodzi o... A podobno był jeden z polityków, który nie chciał dać na to pieniędzy. Wyobraźcie sobie, ani. Kto to będzie chodził? Filharmonia ma 300 osób, nie ma kompletów, a tu 2000 ludzi. Okazało się, że na rok nie ma biletów. Trzeba wcześniej dzwonić. Niekoniecznie. Bądźcie tam, żeby zobaczyć, jakie mamy cudo. I okazuje się, że bilety co najmniej na pół roku są już wysprzedane, ale na pewno coś się uda załatwić, bo to jest świątynia sztuki. Ja zawsze, jak grałem z panią Ewą Demarczyk i to po prostu krew mnie zalewała, że u nas to takie siermiężne jest, a tam się wchodziło na scenie i proszę pana, w pierwszym rzędzie, pamiętam, no siedziało, tak się patrzyło, no z 15 milionów dolarów. Bo tam ludzie chodzili nie po to, żeby tylko słuchać muzyki i zobaczyć, jak ci z zarzonej kurtyny grają, tylko żeby się pokazać, nowy smoking, nowa żona, perły tu. To jest inny świat. Nie tylko do kościoła w Futrze w lipcu, tylko wchodzi do świątyni sztuki, gdzie jest, no, człowiek czuje się istotą rozumną, że tak powiem. Skoro już pan zaczął o wyglądzie, to ja będę kontynuował i wykorzystam to ten ja moment. Się przyczeszę. Tak, tak. No właśnie chciałem zapytać o włosy. Coś mi podpowiadał. Gdzieś tam wpadłem na taką informację, że chałupy Welcome to miała śpiewać Irena Santor. Bardzo możliwe. Takie były propozycje. Irena Santor powiedział, że ktoś miał śpiewać, jeszcze ktoś miał śpiewać. I ja tego na pewno nie miałem śpiewać. To dlaczego tak się stało, że pan zaśpiewał? Dlatego, już pan się nie odśpiewa teraz nie od tej piosenki. Nie odśpiewam się, tak. Ale to dziwne, bo akurat w moim przypadku ja, pozwoli pan, że przypomnę, Bacha, Izoldę, z tobą chcę oglądać. No ja właśnie, mówię, właśnie. Teatru, czy nas żyć, parę piosenek, które są moje, a największe, ludzie znają mnie głównie z Pszczółki Mai, której też nie chciałem nagrać, i z Chałup, których też nie chciałem nagrać. Mówię, Rysiu do Poznakowskiego, kompozytora. Mówię, ale przecież to nie jest jakby w moim amplua, dajże spokój. No a właśnie o to chodzi. Kurczę, żebyś ty to zaśpiewał, że to nie jest... Ja to zaśpiewałem nie wiedząc, co się będzie działo, bo w studiu, jak był ten Blue Box, tak, to się...
I coś tam im... No widziałem, że są ludzie, ale... Czyli stoi oczy... pan na niebieskim tle, stoję na niebieskim a potem tle. Na tym niebieskim tle pojawiają się różne obrazy. Obrazy, powiedziałbym, nie dość, że bez bielizny, to jeszcze gołe, proszę pana. Ja to nagrałem i jak wróciłem, to już byłem gwiazda. No już się okazało, że przez te 2 miesiące pobytu w Stanach, mówił Rysiek, mówi, ty, my jesteśmy na pierwszym miejscu, w Chicago, na Milwaukee kupiliśmy sausage, polish, kiełbasa i tak dalej. Fantastyczne czasy tam. Przelicznik był wtedy... Jak się masz. Tak a Milwaukee Avenue to jest główna ulica w Chicago, polskiego Leckowa. No już chyba była trochę, czego żal. Zacząłem tu być poważniej traktowany. Później jeszcze nie wiem, czy była pierwsza pszczółka, której też nie chciałem nagrać. Bo to też nie moja tonacja. No ale widocznie szef tak chciał, będziesz to śpiewał, bo dzięki temu cię Raczek zaprosił w 2016 do programu. No i taka jest prawda. Gdyby tego nie było, to byśmy się chyba nie spotkali. Nie, spotkalibyśmy się, bo to nie jest dzięki pszczółce ani chałupom, tylko to dzięki miło. Wszystkiemu razem. Bardzo dziękuję. I tym skrzypcom, i tej trąbce, i od, zacznij od Bacha, który akurat wolę z pana piosenek. Zacznij od Bacha. Bach, tak, ja zawsze powtarzam, Bach to jest mój guru, nie tylko mój. Bo przecież ponad, powiedziałem, 1000 utworów i jak mówię, jeden z pierwszych jazzmenów na świecie. Jeśli można na koniec zaśpiewać. Jeżeli państwo nie wiedzą, to się wydaje, że Bach jest trudny, że to nudne. To jest trudne, ale musicie się nauczyć słuchać tej muzyki, bo inaczej nic z was nie będzie. Wy się musicie nauczyć słuchać i obrazów oglądać i słuchać muzyki. Pam pa ta dim pi dim pi dim ti dim ti dim dim pi dim pi dim tam ti ta ra ra do di 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 dim pa ra 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 do di 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 dim ta ri ti ri. Temat później chodzi Cantus Primus. I te dwa głosy są dwa światy, które jak ktoś ma wyobraźnię, no to to jest coś genialnego. I do tego 300 lat po śmierci Bacha zespół francuski, zapomniałem jak się nazywa, dołożył tylko sekcję. Tylko sekcje, to tych samych, to tam. Ludzie, te same nuty i to się, do jazz jak jasny. To jest muzyka. Polecam, żeby ci uczyli państwo, bo naprawdę będzie lepiej, fajniej żyć. No. Uwielbiam słuchać, jak pan gra i śpiewa i opowiada też. To przyjdę jutro, jeśli pan pozwoli. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.